Wygrywanie na wszelki wypadek. Ok. Więc dlaczego Skyway? Skyway, ponieważ jest to innowacyjna technologia oparta o tak zwane zawieszone struny od kilku do kilkunastu metrów nad ziemią, czy nawet kilkudziesięciu. Stąd właśnie taka ciekawa technologia, którą tutaj będziemy poruszać. Za nim oczywiście stoi niesłychany wizjoner, człowiek tak naprawdę z pasją, który do tego biznesu już 39 lat rozpoczął jakby swoją karierę. Jest to rosyjski naukowiec Anatolij Junicki. Osoba niezwykle utytułowana w tej chwili, ma 140 patentów, wiele nagród, dyplomów, różne odznaczenia Rosyjskiej Federacji oraz przede wszystkim człowiek, który wydał 18 książek, mnóstwo reportaży i wywiadów naukowych, które udzielił, świadczą o tym, że mamy tutaj do czynienia z kimś niezwykle wyjątkowym, bo nie wiem, czy w ogóle znacie kogoś na świecie, kto tyle lat z pasją dąży do celu, pokonując wiele oczywiście problemów, barier, bo przecież przez tyle lat ciężko było uzyskać jakieś finansowanie, więc człowiek robił to tak naprawdę za charytatywnie, aż w końcu przyszedł taki moment, po wielu latach nawet starań o finansowanie i w Rosji nie tylko, przyszedł taki moment, że wszyscy zaczęli zauważać i od 3 lat, jak rozpoczął zbiórkę poprzez crowdfunding udziałowy, no jest coraz lepiej. Oczywiście kiedyś było dużo gorzej, ciężko było jakby każdemu z uczestników, wiadomo, zaczęło się to od wschodu, uwierzyć, że ta technologia będzie mogła zafunkcjonować, że to naprawdę się ziści. Natomiast w tej chwili jakby i to ryzyko, i to przekonanie jest już tak wielkie przekonanie, a ryzyko bardzo małe, że w tej chwili już tak naprawdę mówimy o konkretach, o faktach i tutaj jakby nikt nie powinien mieć złudzeń, że uczestniczy w czymś wyjątkowym. Moim zdaniem jest to projekt największy na świecie. Inwestycje, które będą tutaj dokonywane, nie mają sobie absolutnie równych. Jak widzicie, tu jest zespół, ponad 100 osób, w tej chwili 120 osób zasiada w 15 biurach rozmieszczonych w różnych częściach, ale głównie w Rosji oraz w Mińsku, więc tam właśnie projektanci i inżynierowie przygotowują różne projekty, różne jakby wyliczenia pod właśnie klientów, którzy są z całego świata już w tej chwili zainteresowani tym tematem. Tak jak mówiłem, w 1977 roku rozpoczęła się historia pana Anatolija Edwardowicza Junickiego i do tej pory ona trwa, do tej pory się rozwija bardzo, bardzo intensywnie, ma setki tysięcy zwolenników na całym świecie i oczywiście ten trend cały czas oczywiście rośnie. Tak tylko w skrócie powiem o 5 takich innowacyjnych technologiach XX wieku. Tak naprawdę wynalezienie maszyny parowej, dzięki temu mamy w czym chodzić, jest nam ciepło i wygodnie. Kolej, o której będziemy chwilkę mówić, najwięcej mówić. Prąd, petrochemia oraz produkcja samochodów, paliwa. No i internet, jak wiecie, gdyby nie internet i prąd, to by nas tutaj dzisiaj nie było, nie moglibyśmy się nawzajem słyszeć i widzieć. No ale to było i to są wielkie rzeczy, wielkie odkrycia, natomiast no, szóstym, naszym zdaniem jakby szóstą taką innowacją technologiczną na skalę XXI wieku jest właśnie Skyway. I Skyway tutaj przedstawia na przykładzie są trzy modele, czy rodzaje tych kolejek, tak zwane unibusy, które będą poruszały się w mieście z prędkością 150 km na godzinę, przewożąc około 100 osób, 100 osób i będą one jeździły na dystansie 200 km, miejskie wydania.
Następnie transportowe cargo do przewozu wszystkich tak naprawdę materiałów sypkich, paczek i tak dalej, gruzu. Prędkość do 120 km, dystans do 10 tysięcy km. Bardzo szybki załadunek, rozładunek, co powoduje, że tak naprawdę mamy tutaj nieprzerwalny proces przewozu towaru. Te maszyny się nie mają prawa zmęczyć, nie mają załogi, nie mają maszynistów czy kierowców, są prowadzone bezzałogowo, nawigowane przez systemy zabezpieczeń i oczywiście GPS, który zaprogramowany w odpowiednie miejsce musi dowieźć dany towar. No i trzecie, high speed, super szybkie wydanie kolejki, która będzie się poruszać z prędkością 500 km na godzinę, dystans do 10 tysięcy km, a przewóz osób 500 do 500, tak, w zależności od modelu. Także to są te trzy. Oczywiście jest tego znacznie więcej. Widzicie tutaj tak zwane unibajki. Można by powiedzieć, są to rowery zabudowane, jedno, dwu, trzy, czteroosobowe. My mieliśmy przyjemność na targach w Berlinie, na targach InnoTrans technologii kolejowej, oczywiście oglądać ten model pierwszy, przepraszam, drugi Unibike U4620, bardzo, no, bardzo podobny był przedstawiony, który porusza się siłą naszych mięśni, czyli jest napędzany, znaczy energia elektryczna wytwarzana jest poprzez pedały, tak jak w rowerze. Dzięki temu można rozpędzić taką maszynę do prędkości nawet 60 km na godzinę. Czyli nic nie pochłania energii z zewnątrz. Także super, super, super fajny, fajny model. On, ja wiem, że te mniejsze wydania jedno-dwuosobowe mogą kosztować nawet około 1000 dolarów, więc jest to gdzieś tam dla wszystkich sprzęt dostępny w cenie tak naprawdę skutera. Tutaj właśnie widzicie na zdjęcie z targów model Unibike i wydanie tutaj takiego tramwaju na linie dla 17 osób. To wszystko było w realu przedstawione właśnie na targach. Tutaj mamy kolejne zdjęcie tego typu z boku. Oczywiście te modele są w pełni sprawne, gotowe do testów, mają pełną elektronikę, panel sterowania, na którym można sterować światłem, dźwiękiem, muzykę można włączyć, klimatyzacją, wentylacją i prędkością, tak? Tutaj. No i oczywiście możemy zaprogramować sobie na mapie, która jest tam też budowana, trasę dojazdu, tak? OK, tutaj kolejne piękne zdjęcie. Obok mamy Wiktora Boblina oraz pana Roda Huka, o którym za chwilkę troszkę więcej również powiem. Osobiście mieliśmy przyjemność się poznać, a jest to były dyrektor infrastruktury drogowej w Australii Południowej. Tak, słuchajcie. Dlaczego w ogóle Skyway? No, po pierwsze, ma bardzo wiele cech, które nie mają inne wydania tradycyjnych, konwencjonalnych modeli kolei, a mianowicie może ona powstać na każdym terenie, czy to będą góry, lasy, doliny, rzeki, nie ma problemu, morza, ona jest na to przygotowana. Natomiast dzięki temu nie pochłania terenu, nie pochłania, nie niszczymy złóż naturalnych, dzięki temu jest ona bardzo proekologiczna. Natomiast nie wydaje również dźwięków, nie wydaje zanieczyszczeń, ponieważ jest napędzana silnikami elektrycznymi i w głównej mierze one są napędzane poprzez panele fotowoltaiczne, które będą na tej całej kopule zainstalowane. No i oczywiście bardzo tania w budowie,
według wszystkich jakby szacunków, wyliczeń jest to faktycznie kilkukrotnie tańsza technologia, nawet od taboru kolejowego, który według wielu ekspertów nie opłaca się nawet remontować, lepiej postawić nową, innowacyjną kolejkę, która będzie tańsza w eksploatacji i w budowie. Co jeszcze można tutaj powiedzieć? Oczywiście z kolejnych korzyści to mały koszt przejazdu, około 8 dolarów za 100 km, bezpieczne, ponieważ w każdą stronę kolej się porusza na swoim torze niezależnym, oczywiście zawieszona nad ziemią od kilku do kilkunastu metrów będzie, na pewno będzie bezpieczna, bo nie dojdzie do żadnej kolizji. Jest to zupełnie jakby inny wymiar. Komfortowa, bez przesiadek, możemy również dojechać do miejsca docelowego. Wytrzymała, ponieważ jest jej konstrukcja i wszystkie tutaj patenty do tego przygotowana jest na 100 lat, tak? Życzliwa środowisku. Mówiłem, zasoby naturalne wykorzystuje, czyli słońce głównie. Antyterrorystyczna w dzisiejszych czasach też to bardzo ważna cecha i innowacyjna jest jak najbardziej. Tak wygląda przekrój mniej więcej szyny i tak będą wyglądały napędy. Na każdą oś będzie silnik elektryczny. A tak wygląda troszkę w większym zbliżeniu właśnie przekrój szyny. W środku jest zatopionych kilkaset strun tak zwanych i to właśnie stąd ta nazwa. To wszystko jest zalane betonem i w takiej powłoce cynkowanej będzie na idealnej, nie gładkiej powierzchni szyny będzie się poruszał właśnie ten wagon czy też pociąg. Tutaj mamy też informacje, firma ma nawet przygotowane projekty tak zwanych kolejek zawieszonych od kilometra do dwóch nawet od siebie, bez podparcia, czyli zastosowania to jest połączenie między dwoma wyspami, czy też między dwoma wieżowcami gdzieś tam w mieście. Cokolwiek tutaj sobie wymyślimy, może być zastosowane. A ten model akurat w takim wydaniu będzie się poruszał tak naprawdę również na darmowej energii, ponieważ siłą grawitacji, siłą pędu będzie tutaj praktycznie pokonywał cały odcinek, bo ta szyna jest obniżona w stosunku do pionu o 50 metrów na jednym kilometrze. Więc wiadomo, że on pod własnym ciężarem będzie zjeżdżał i tak naprawdę siłą tą pędu będzie dojeżdżał do kolejnej stacji. No i to też jest coś niebywałego. I teraz coś o ekotechnoparku, bo tak naprawdę my się zebraliśmy po to tutaj, aby stać się częścią tego technoparku poprzez wykup tak zwanych pakietów udziałowych. Właśnie poprzez crowdfunding udziałowy firma zbiera 300 tysięcy dolarów na budowę tego parku, na którym będą wszystkie odbywały się testy związane właśnie z tymi modelami, tak? Super szybka, z prawej strony środkowa, miejska i na końcu, jak widzicie, jest to wersja transportowa, tak? Wersja cargo. W tej chwili już trwa instalowanie szyn, całego tutaj oprzyrządowania, także tak to wygląda. Za chwilkę zaczną się testy, już pierwsze i oczywiście po testach będą kolejne już przychodziły zamówienia w innych państwach. Wiele państw jest w tej chwili bardzo zainteresowanych, wstępne umowy już są też powiedzmy, są ustne deklaracje, można powiedzieć, z Unii Europejskiej, Australii, Rosji, Boliwii, Wietnamu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Słowacji, Filipin, Australii, mówiłem, Rosja jest, gro się cały czas tutaj bardzo, bardzo powiększa. Arabia Saudyjska niezwykle też zainteresowany partner, ponieważ sama kolej ich interesuje, ale nie tylko.
Firma ma też opatentowany system nawadniania i oczyszczania wody, który się też niezwykle może tutaj przydać na terenach pustynnych, które można oczywiście zagospodarować. No i tu mamy pana Roda Hooka. Jest to, tak jak mówiłem, były dyrektor Ministerstwa Planowania i Infrastruktury w Australii Południowej. Na początku tego roku oczywiście miał przyjemność poznać temat, przyjechał tutaj na Białoruś, do biura w Moskwie, poznał wszystkich współzałożycieli, zwiedził park, po czym również niezależna instytucja konsultingowa, firma MBM, przygotowała taką wycenę tego biznesu, tej technologii. No i okazało się, że jest ona kilkukrotnie niższa w porównaniu do innych konwencjonalnych odpowiedników, więc to też jest jakby tutaj bardzo istotne. I pan Rod Hook w tej chwili jest naprawdę bardzo, bardzo zaangażowanym, poważnym partnerem, który 4 dni spędził na targach w Berlinie, który tak naprawdę bardzo, bardzo się tutaj do tego wszystkiego przygotowuję. Przepraszam, ja. Ok. Dobra. I tutaj ja jestem z panem Rodem Hookiem na zdjęciu. Ja za sekundkę przerwę, bo muszę tylko coś wydać koledze. Ok, jestem ponownie. Myślę, że długo mnie nie było. Także to jest pan Rod Hook na targach w Berlinie. Tutaj z kolegą Mariuszem Dełczmańskim również na targach. Kolejne zdjęcia. Nasza Natalia oraz Justyna Dubiel. Konferencja, na której było 180 osób omawiane, oczywiście przedstawiał swój punkt widzenia. Wszystkie jakby tutaj początki, w jaki sposób się zetknął z firmą Skyway. Opowiadał również, że zamierza uzyskać zgodę, aby połączyć wyspy Indonezji, oczywiście wzdłuż i wszerz połączyć Australię. Wielki kraj, mało zaludniony, więc trzeba to po prostu bardziej jakoś udrożnić. Ok, tu mamy kilka osób, które są znane w świecie biznesu i polityki, którzy oczywiście inwestują i popierają projekt. Pan Michał Deliagin, rosyjski ekonomista, politolog, specjalista od reklamy, doktor ekonomicznych nauk politycznych. Michał Kazin, rosyjski ekonomista, statystyk, pisarz oraz były urzędnik doradcy prezydenta. Władimir Żirinowski, znana osoba troszkę w Polsce, kontrowersyjna, lider partii LDPR w Dumie Federacji Rosyjskiej. Sergiej Morozow, rosyjski mąż stanu, gubernator regionu Ulianowsk w 2006 roku. I Sergiej Grishin, prezes holdingu Nowotrans i ostatni wiceminister rosyjskiego systemu transportu kolejowego. A jak widzicie, osoby, które się znają na rzeczy, na temacie, na biznesie i one ten projekt wspierają, więc tak naprawdę nie musimy nic więcej do tego tematu dodawać, szukać, nie wiem, innych jakichś tutaj opcji. Ok,
Kilka zdjęć jeszcze tutaj z kolejnych targów, które odbyły się na Białorusi. Troszkę więcej firma miała miejsca, mogła lepiej wyeksponować wszystkie te modele. Bardzo ciekawe. Tak to wygląda z przodu. Tak wygląda przekrój tej szyny. Dosyć duża i gruba. Silnik elektryczny. Taki model jakby zwiadowczy. To może być, będzie miał zastosowanie na przykład w miasta. Kamery ze wszystkich stron oraz mikrofony. Dzięki temu będzie można gdzieś tam na całej linii wzdłuż całej ulicy śledzić, patrolować ruch, tak? I sytuację na drodze, na chodnikach i tak dalej. Bardzo fajny model, czyli nie, czyli wersja taka mobilna. Tu jest też model właśnie tej kolejki miejskiej. No i teraz to, co nas interesuje w ramach każdego, każdy z nas może nabyć pakiety udziałów, które w tej chwili od kilku dni się zmieniły, jak widzicie. W tej chwili za $25 na raty przez 10 miesięcy możemy otrzymać w sumie 27,5 tysiąca, 22,5 tysiąca na start. Natomiast jeżeli wykonamy po pierwsze albo szybką wpłatę dwóch rat w ciągu 24 godzin, albo zaprosimy trzy osoby, otrzymujemy dodatek w każdym tym wariancie 30%. I są pakiety za $50 przez 8 miesięcy, za $100 przez 10 miesięcy i za $200 przez 9 miesięcy. Przy tym pakiecie za 200 otrzymamy w sumie, jest taka możliwość, 378 tysięcy udziałów. Po zmianie na akcję, w momencie, gdy firma wejdzie na giełdę, minimalna wartość każdego z udziałów to będzie $1. Więc słuchajcie, mamy tutaj niezwykłą gratkę, niezwykłe możliwości osiągnięcia w niedługim czasie, rok, półtora, dwa, maksymalnie bardzo przeogromnych zysków. Oczywiście można będzie część sprzedać, można będzie z udziałów oczywiście otrzymywać za akcji dywidendy, bo przecież firma będzie miała tak umowy skonstruowane, że z każdego kilometra na całym świecie 25% będzie wędrować do Skyway. W związku z tym będzie to zasilało nasze portfele, będzie przekazywane w postaci właśnie dywidend. Mamy biznes na całe nasze pokolenia. I to są kolejne pakiety za $500 dla mocniejszych inwestorów przez 10 miesięcy, 1000, 2,5 i 5 tysięcy. Za 5 tysięcy mamy 14 aż milionów udziałów. Było za 5 tysięcy wcześniej 16 milionów 250 tysięcy. Jak widzicie, spadek ilości jest o 20%, ponieważ firma od początku, gdy ruszyła, uruchomiła 15-etapowy plan finansowy i w tej chwili znajdujemy się na etapie 8, więc już jest z górki. I firma również poinformowała, że tak naprawdę jest już gotowa praktycznie w ciągu miesiąca wprowadzić etap 9. Więc następuje to przyspieszenie. W przyszłym roku na wiosnę będziemy, w tej chwili możemy mieć za $1, na przykład około 125 udziałów, a w przyszłym roku na wiosnę może to być za $1 20 udziałów, tak? A pod koniec roku 1 do 1. I to jest właśnie ten cel. Oczywiście $1 to nie jest minimalna wartość akcji czy też udziałów. Mogą to być dużo większe kwoty, bo nie wiem, czy wiecie, ale na przykład wartość akcji Tesli, poniekąd konkurencja, Tesla produkuje auta elektryczne, ale również próbuje wypuścić prototyp też kolejki napędzanej na poduszce magnetycznej. I tam udziały, akcje, przepraszam, kosztują w tej chwili $280 za sztukę. Więc my mówimy o $1 o firmie z ogromną przyszłością, możliwościami i naprawdę z wielkim
potencjałem i z 39-letnią historią. Kolejny pakiet, który tutaj jest, on jest też bardzo jakby mocny, bo jeżeli zrobimy zakup w ciągu miesiąca, tak naprawdę zapłacimy $600, dwie raty od razu, to otrzymamy bonus do 75 tysięcy 24, czyli łącznie 99 tysięcy udziałów w ramach $600 za pakiet. Dużo jest tego, dużo można tutaj mówić, także to jakby jest kolejny zestaw, tu już za gotówkę. Nie ma tutaj rat za 5, 10, 25, 50 tysięcy. Kolejne. Tutaj również mamy pakiety, dzięki którym, jeżeli wcześniej już mieliście jakieś udziały wykupione i zechcecie wziąć taki zestaw za $100 przez 10 miesięcy, to dostaniecie ekstra 1% do wszystkich, plus 1% do wszystkich udziałów, będzie to dopisane, które macie już spłacone albo w trakcie spłat. Nieważne, czy macie 100 tysięcy, czy milion, czy 5 milionów udziałów, dostaniecie ekstra 1%. Natomiast jeżeli weźmiecie pakiet za $250, otrzymacie 2% i za $500 3% do właśnie pakietów, które już posiadacie. Także jest to cenne, ale oprócz tego od 140 tysięcy do 1 150 000 też w ramach każdego pakietu będzie udziałów. InnoTrans, kolejne warianty. No i tak to naprawdę są pakiety też dla studentów, dla dzieci. Tak naprawdę to wszystko, co jest na stronie, można to przeczytać z osobą, która Was tutaj zaprosiła, najlepiej porozmawiać, ona wybierze Wam, a Wy się tylko zastanówcie, jaką gotówkę możecie przeznaczyć na comiesięczną ratę, przynajmniej na te 10 miesięcy, żeby o tym pamiętać. Oczywiście, jeżeli chcielibyście jakby wykorzystać ten potencjał, to możecie tych akcji mieć naprawdę wiele milionów, nie wydając nawet złotówki, nawet dolara. Dlaczego? Ponieważ jest tu przygotowany system wynagrodzeń, plan marketingowy niesłychanie intratny, niesłychanie korzystny, dlatego warto go z nim się też zapoznać i wykorzystać. Także plan wynagrodzeń jest nawet do 24 poziomów. Pierwszy poziom to jest 15%, drugi może mieć nawet 7% od wszystkich rat miesięcznie spłacanych, więc jest to bardzo, bardzo, są to pokaźne kwoty, które mogą zasilić albo Wasz budżet, albo mogą można je przeznaczyć na zakup kolejnych udziałów. Tak? Warto ich mieć naprawdę kilka milionów, żeby później nikt nie żałował, że mógł, a nie zrobił, nie wykorzystał i nie ma. Dlatego tak to jest, tak tutaj się odbywa. Ja, słuchajcie, oddaję, że tak powiem, głos do studia. Jeżeli macie pytania, to bardzo proszę króciutko, a jeżeli nie, to wszystko.